O kurde. Jakie formacje skalne! Jeju! 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 Co się dzieje? Co się dzieje? Tak, kochani. To maksymalna prędkość Snow Foxa. Aktualizacja Stranger Things pojawiła się już kilka dni temu dla Subnautiki Below Zero. Witam was bardzo serdecznie, jestem Zio i witam w kolejnym odcinku z serii... Halo! Ruszaj się do przodu! Subnautica Below Zero! No mam problem, no po prostu słuchajcie, jakby kompletnie nie jechało. Zabieram go w pakunek i na razie się przechadzam dalej. Słuchajcie, jeśli wam się spodoba, stawcie błyską łapę w górę. W aktualizacji Stranger Things zostało dodane kilka nowych rzeczy, które mam nadzieję dzisiaj chociaż po części przeeksplorujemy. Jak tylko znajdę drogę do domu, bo już nic nie widzę. O kurde! Nowy dźwięk jakiegoś stwora. Nie wiem jakiego. Chciałem wam powiedzieć o pierwszej rzeczy, która się pojawiła. I pierwszą rzeczą z takich widocznych rzeczy jest zmiana radaru. Zobaczcie, jak świetnie w tym momencie radar nam pokazuje, jak wygląda topografia terenu. Topografia, czyli tak naprawdę te linie, które nam pokazują, jaka głębokość danej strefy jest w danym punkcie. To jest po prostu super, bo dzięki temu możemy bardzo łatwo ocenić, co jest niżej, co jest wyżej. A wcześniej ta mapka była bardzo taka, powiedzmy, nieczytelna. O, i przy okazji właśnie widzę chyba jakiś mały tunelik. Wiecie co? Może to nie jest głupi pomysł, że tam gdzieś podpłynąć i poszukać. Czy jest gdzieś tutaj wejście? Halo? Czy to jest lód? Ej, to jest chyba lód. Lodowa ściana, ale zobaczcie, że dokądś to prowadzi. Czy jest możliwość w ogóle tego zniszczenia? Nie no, jak rzucę flarą, to na pewno nie. No i znowu zmarnowałem flarę. Mogę podejść? Mogę, na całe szczęście. Dobra. Tego raczej się zniszczyć nie da, ale spójrzcie, jest jakiś tunel, który od razu znalazł, w ogóle bardzo zabawnie. Prowadzi w głąb lodowca, to już mogę w tym momencie powiedzieć, tak przynajmniej z tego radaru wygląda, który możemy tu zaobserwować. Jak z każdą aktualizacją, odświeżyły mi się chyba wszystkie skrzyneczki. To jest akurat bardzo przyjemna sprawa, bo dzięki temu cały czas mogę łapać jakieś nowe przedmioty, które w sumie też są odświeżone co aktualizację. O proszę, na przykład mamy tutaj kostkę z żywnością. Akurat ich nie potrzebuję w tym momencie, bo mam pełny ekwipunek takich rzeczy. Dobra, dzisiaj muszę się zająć ogólnie tak, moją bazą i udekorowaniem mojej bazy, ponieważ został dodany bałwan. Wow! Tego definitywnie nie było wcześniej. Spójrzcie, dodali również kawałek bazy, który mi się automatycznie wygenerował, czyli mostek, który pozwala mi dotrzeć tutaj. Tylko, no tak, trochę w beznadziejnym miejscu zrobiłem ten właz. Chyba będę musiał go przełożyć w inne miejsce. Plus, nie wiem czy widzicie, wcześniej tu był właz, a teraz są drzwi. Dwie rudy srebra. Myślę, że od razu wykorzystam sobie do zrobienia bardzo potrzebnej rzeczy, czyli modułu skoku Snow Foxa. Pozwoli mi to na pewno troszkę lepiej się poruszać. Ciekawe mnie ogólnie, jak będzie z poruszaniem się Snow Foxem w dalszym ciągu, bo... tak jak... O kurde, dobra, to wyjście muszę przestawić zdecydowanie w jakieś inne miejsce. O, i mamy tutaj pouch bulb. To jest jakaś nowa, ciekawa rzecz. Czy mogę stąd cokolwiek uzyskać? Coś podnieść? Chyba nie, czyli to po prostu jest raczej roślina ozdobna. To jest też troszkę rzeczy, które tutaj się pojawiły. Możecie zobaczyć, że troszkę więcej jakby flory nam się pojawia dookoła. Konsola ulepszeń Snow Foxa posiada tak naprawdę jeden slot, więc możemy sobie wrzucić ten jeden moduł skoku, który mam. I słuchajcie, w tym momencie... Moduł skoku. Okej, okay. Za pomocą shifta mamy delikatny boost, jeśli chodzi o jeżdżenie Snow Foxem. Snow Fox nie porusza się już tak szybko, jak się poruszał wcześniej. To jest chyba najbardziej upierdliwa z rzeczy, które były. Za pomocą spacji, no delikatny podskok. I za pomocą shifta przyspieszenie. Mogę połączyć je oczywiście razem ze sobą. No i da mi to na pewno troszkę lepszą mobilność. Ciekawi mnie, czy coś się zmieniło w sprawie tego mostu, który mamy w okolicy. No a jak widać, nie. Cóż tutaj jest? To jest Ruptured Hydraulic, coś tam, nie wiem, w każdym razie dostałem z tego głównie tytan. Mamy tutaj, w tym momencie chyba poprawioną tą konsolę, mamy Requires płyn hydrauliczny for operation. To, słuchajcie, odnośnie takiego pięknego języka, to... gdzie jest Snow Fox? Tutaj. Odnośnie takiego pięknego tłumaczenia z języka angielskiego na polski, zapraszam was na serię VR, która się pojawiła, czyli VR Suicide Guy. Bardzo fajny tytuł, bardzo mi się podoba. Widziałem, że dużo osób go wcześniej nagrywało, sam chciałem spróbować i w wersji VR jest po prostu świetny. Dobra, dostałem Snow Foxa na razie na moim podejście. Ciekawe, czy on się stąd sam naładuje, czy ja muszę go naładować. W każdym razie, szukaliśmy nazwy dla Snow Foxa. I najbardziej ze wszystkich spodobało mi się
pędzi śnieg. I to będzie nasza nazwa. Dziękuję wam za wszystkie wasze pomysły. Naprawdę mieliście bardzo, bardzo fajne pomysły na to, jak to nazwać. I wiecie co? Myślę, że w sumie weźmy sobie jakieś kolory fajne, zróbmy dla tego Snow Foxa. Zróbmy go tak, żeby był mocno kontrastujący z otoczeniem. Niech będzie pomarańczowy, to będzie idealnie. Wnętrze. Ciekawe, jaki tutaj kolor wnętrza mogę ustawić. A, to jest wnętrze. Okej, zastanawiam się, która to część. Zróbmy taką czerwoną... Czerwony odcień chciałem zrobić, ale nie widzę, żeby dało się go uzyskać w jakikolwiek sposób. Teraz jest niebieski? Dlaczego? I kolor nazwy zróbmy biały, żeby ładnie kontrastował na tle tego wszystkiego. Gotowe? Okej, chyba zadziałało. I zobaczcie, mamy pędzi śnieg na pomarańczowym skuterze. Myślę, że będzie wyglądało całkiem spoko. Napiszcie, co sądzicie o tych kolorach. Ja wracam tutaj do mojej bazy i wiecie co, w sumie... Czekajcie, miałem... Wiem, zaraz, spokojnie, już wracam. Chciałem zobaczyć, jak tutaj się buduje teraz te nowe rzeczy, które są zewnętrznymi elementami. Tak jak wstępnie przekopałem wszystkie zakładki, to najprawdopodobniej będę musiał zrobić... O, płyn hydrauliczny. To też w sumie mogę zrobić, to nie jest takie trudne. 4 galareciaki i zlepek nasion wodorostów. Spoko, tym możemy się zająć w takim razie dzisiaj. Skoro nie mogę zrobić jeszcze bałwana, muszę go najprawdopodobniej znaleźć, muszę go zeskanować i dopiero wtedy będę mógł go stworzyć. Ale płyn hydrauliczny mogę zrobić już teraz, więc wspaniale, myślę, że to jest niegłupi pomysł. Do tego potrzebujemy właśnie galareciak i zlepek nasion wodorostów. Zlepek nasion wodorostów gdzieś był niedaleko, a galareciaki wydaje mi się, że były w tej diamentowej jaskini, co się spływało tak głęboko w dół pod kamiennymi mostami, ale to zaraz zobaczę. Na razie tak, tutaj trzeba byłoby troszkę skrzyneczek postawić, bo ja ogólnie przedmioty muszę też gdzieś odkładać i myślę, że to będzie niegłupi pomysł, jak to tutaj zrobię. Znajdźmy jakieś optymalne miejsce i oczywiście magazyn ustawiam tak, jak robiłem to w bazie drugiej na wyspie. I to myślę, że będzie całkiem racjonalna opcja. Czy ja w ogóle naprawiałem tego Seatrucka? Czy on sam się naprawił? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Dobra, wiecie co? Teraz muszę się skupić na tym, żeby nazbierać te wszystkie materiały. Spróbujemy zrobić płyn hydrauliczny, otworzymy sobie most dzięki temu najprawdopodobniej. I skoro już będziemy mogli to zrobić, to ja dziękuję wam za kolejną radę, którą mi podrzuciliście. Bardzo ważną radę odnośnie tego, że futro Stalkera zbieramy za pomocą pęglina. Pęglina tego na sterowanie. I tego nie wiedziałem. I to szczerze mówiąc... To jest nowy dźwięk, którego jeszcze nie słyszałem. A każdy nowy dźwięk tutaj jest tylko i wyłącznie bardziej przerażający. Dobra, zbieram w każdym razie zlepek nasion i lecę po galareciaki. Nigdy nie pamiętam, gdzie to jest, ale wydaje mi się, że właśnie gdzieś tutaj zaraz pode mną. Myślę, że to będzie dobre miejsce, żeby się tu zatrzymać. A, i swoją drogą, tak jak wszystkie skrzynki, wszystkie kasetki i tak dalej się odblokowują, to przy okazji, wiecie co, mam tutaj miejscówkę, z której może jakieś wody by się udało uzyskać albo czegoś, bo akurat tego mi się kończy spośród wszystkich zasobów, które mam teraz. Zobaczmy, czy tutaj w ogóle skrzynki były, czy to jest tylko kasetka z danymi, to też jest interesujące, uwaga. Tutaj raczej tylko tytan dostanę, nie łudzę się, żeby było cokolwiek innego, dokładnie. Mam tytan, o tutaj są w sumie wicieńce, to je wezmę też, bo baterie akurat chciałbym porobić trochę i więcej. I w sumie, wiecie co, czy ja mam chyba odblokowaną ładowarkę ogniw, więc warto byłoby wykorzystać to, że mam ją odblokowaną i stworzyć tę ładowarkę ogniw tak, żebym mógł pływać więcej i więcej moim wspaniałym pojazdem Seatruckiem. Sprawdzam, czy to na pewno tutaj, wiecie jak to jest. Muszę sam się upewnić, sam ze sobą. Dobra, słyszę potężny ryk z dołu. O, tak. Słyszę i widzę. Widzę. I mam nadzieję, że nie będę musiał się z nim mierzyć. No, to byłoby bardzo, bardzo nieprzyjemne. Czy tu występowały galareciaki, czy galareciaki... O nie... Ja chyba... Tak, tutaj występowały galareciaki. Uff, dobra. Wiecie co? Już przez chwilę myślałem, że to nie tutaj, tylko w odrobinę innym miejscu. Ale to jest głębokie i rozległe. To jest masakra po prostu. Dobra, mam nadzieję, że nie będę miał dzisiaj spotkań pierwszego stopnia z niczym. Okej, mamy diamenty. Więcej galareciaków. Dobra, potrzebowałem 4 do zrobienia smaru. Wezmę ich jeszcze kilka. Jeden sobie zostawię po to, żeby zrobić skrzynkę plantacyjną i zasadzić je, bo to w sumie będzie niegłupie. Szkoda byłoby ogólnie biegać tutaj za każdym razem, jak tylko będę je potrzebować. Mogę je posadzić przecież sobie przy którejś bazie i później tylko korzystać z tego zasobu w ten sposób. Dobra, mam nadzieję, że uda mi się stąd niepostrzeżenie wydostać teraz. Ten dźwięk jest naprawdę straszny. Trzymajcie kciuki za mnie, żebym nie miał do czynienia z tym stworkiem, który tam się znajduje.
I chyba mi się udało. Uf. O, mamy tu jakieś części ogólnie obcych, jeśli chodzi o ich struktury. Ciekawe mnie, co z tą świątynią, gdzie Alana wcześniej udało mi się odnaleźć. I wiecie co? W sumie czemu by nie sprawdzić, bo może są jakieś kolejne zmiany dodane do tego. Okej, świątynia wygląda, jakby była bez zmian. Jeszcze tylko zerknę do środka. Czy ciekawe, czy w ogóle jakiekolwiek rzeczy mi się będą uruchamiały, jakiekolwiek cutscenki? Prawdopodobnie nie, bo już tutaj byłem wcześniej. Więc chyba tak, chyba myślę, że będę mógł wracać stąd z powrotem. Ja wiem, że dla was przyjemniej byłoby, gdybym ja rzeczywiście wpłynął na takiego Squid Sharka albo innego stwora, ale dbajcie o moje zdrowie psychiczne i żebym nie musiał później z traumą się do końca życia liczyć, więc teraz ja będę odpuszczać sobie takie bezpośrednie spotkania. Może jak będę miał jakiś kombinezon Prawn i będę w stanie już powalczyć z takim typem, to może wtedy. Ej, no to! Spójrzcie tylko na to, jak to świetnie teraz wygląda. Zamienili te włazy naprawdę na takie drzwi. I to, wydaje mi się, że to tylko wtedy, kiedy jesteśmy na powierzchni. Kiedy jesteśmy pod wodą, raczej to będzie dalej zwykły właz, taki jak był, taki po prostu okrągły. Dobra, skoro jestem w domu, to przydałoby mi się zrobić ładowarkę ogniw. Do ładowarki ogniw już patrzyłem wstępnie, co potrzebuję. I tutaj najbardziej chyba potrzeba mi zaawansowany zestaw elektryczny lit. Raczej mam wszystkie materiały na to i jestem w stanie to wykonać. Delta Station! Proszę bardzo! Ej, to jest nowa rzecz, której tu nie było. Przybiegłem tutaj głównie w jednym celu. Chciałbym zobaczyć, czy są tutaj ozdoby. Bo mogą się znajdować tutaj. Jeśli nie tu, to pewnie przy jakiejś innej bazie. Wydaje mi się, że dużo nie pozmieniali, ale może być tak, że jakieś nowości tutaj znajdę. No proszę. Nameplate. Tego nie było. Emmanuel... Desjardins, mamy postaci nowe! Zobaczcie tylko, ale to jest po prostu napisane, że to był akurat pracownik Altery, więc nic takiego potężnego. Możemy zobaczyć, że troszkę się grafiki pozmieniały co do niektórych rzeczy. Dalej nie wszystkie PDA można podnosić. O kurde! Ja to chcę! Ja to chcę! Ale sztynks! Executive Toy! Jak to się robi? Jeden tytan! Świetnie, na 100% to zrobię. Ej, ale w ogóle zobaczcie, jak to biurko świetnie wygląda. Może trzeba w końcu zająć się dekorowaniem bazy trochę bardziej na poważnie. O, mamy nowe PDA w tych samych miejscach. Pobrane dane, bardzo dużo rzeczy. O Boże, czemu jest taką wielką czcionką napisane? Dobra, słuchajcie, te wszystkie rzeczy na pewno jeszcze raz będziemy przechodzić w przyszłości, bo jak już będą dialogi, jak już będzie wszystko porobione, no ja nie mogę się tego doczekać, to na pewno będzie dużo, dużo przyjemniej się grało. O, zobaczcie, Mercury Spaceship Poster. Czy ja w ogóle... Wcześniej był problem taki, że nie mogłem kłaść tych plakatów. Czy mogę w tym momencie na przykład to zrobić? Zobaczmy, przypiszmy sobie do paska szybkiego dostępu. Tak, i teraz można je układać rzeczywiście. Czyli w swojej bazie w końcu będę mógł układać te plakaty, które już wcześniej brałem. To też bardzo, bardzo dobrze. O, mamy Penguin Picture. Bardzo, bardzo ładnie. I poza tym zasadniczo to nic. Jakieś takie książki itp. C-Track X12. Keep calm and track on. Ej, to jest świetne, zabieram. Dobra, tyle rzeczy do zrobienia do boju. Płyn hydrauliczny w pierwszej kolejności. Chip komputerowy, do niego trzeba przewód miedziany, chip komputerowy, zaawansowany zestaw elektryczny będę mógł zrobić. To chyba będzie wszystko, tak. I to się zgadza. To i lead i pozwoli mi to zrobić na 100%. Czekajcie, czy ja w ogóle mam lead? To też jest pytanie. O, przy okazji odłożę wicieńce tutaj. O, i mogę też galarciaki nadmierne odłożyć. Zabieram ze sobą smar. Tutaj, o, chciałbym postawić ładowarkę ogniw. To w sumie byłoby na pewno niegłupie. Tylko właśnie z tym leadem chyba tutaj może być dość duży problem. Ponieważ... Dobra, mam jedną sztukę. I chyba tylko tyle było mi trzeba do tego. Zobaczmy, ładowarka ogniw, dwie sztuki litu i zaawansowany zestaw elektryczny. Dobra. Spośród wszystkich materiałów, które... O! Oh. No, to prawda. Pod spodem jest... geotermalnie aktywna jaskinia, coś tam. To się akurat zgadza. Ogólnie, korala rurkowiec. Ej, w ogóle wszystkie rzeczy mogę skanować teraz. Tego wcześniej aż tak bardzo nie było na taką masę. Dobra, o co chodzi? Tutaj o lit mamy... Lito mamy pod dostatkiem dookoła tej wyspy, więc o to się nie trzeba martwić. Jeśli chodzi o inne materiały, to takie jak magnetyt. Myślę, że jest trochę więcej problemów. Dobra, mam lit. Mogę już zbudować sobie ładowarkę ogniw. Mogę włożyć ogniwa. Później jak wrócę z C-Trackiem w to samo miejsce, to będę mógł sobie już włożyć pełne energii, jakby wiecie, wszystko.
Także świetnie. To jest jedna z rzeczy. W następnym odcinku ogólnie chcę się zająć zrobieniem kombinezon Prawn. Odkładają go tyle czasu, nie wiem dlaczego w sumie, bo to jest jedna z bardzo ważnych rzeczy do roboty. Dobra, i teraz tak. Zaczynamy. Ładowarka ogniw. Proszę, gdzie to mogę umieścić? Tu? W jakimś takim beznadziejnym miejscu. Ale dobra, niech będzie. Wszystko na jednej ścianie. Przynajmniej będzie łatwy dostęp do wszystkich rzeczy. Świetnie. Okej. Okay. I mamy zero. I mamy zero. Okej. Okay. One będą się ładowały. Trochę czasu to potrwa, więc zostawiam to i lecę do boju. Drogi pędzi śniegu. Rozpoczynamy przygodę. Trzeba ruszyć. Trzeba wstawić smar. I trzeba byłoby w sumie zdobyć coś, co pozwoli mi się napić. Wiem, że mam zestaw do odsączania wody ze śniegu, coś tam, jak się nazywa, nie pamiętam. Zaraz jakąś skrzyneczkę ogarnę, tutaj z prawej strony są skrzynki, może tutaj będą butelki wody. To w sumie byłoby od razu przydatne. Proszę, jest woda. Jakaś druga skrzynka też z wodą? Chyba nie. Dobra, przynajmniej tyle, dobrze. O, mam jeszcze jedną, plus 50. O, idealnie, dobra, no to mam pełne. Dobra, do boju! Ale zorza swoją drogą, zobaczcie, idealnie, to na piękny start, żeby rozwinąć most i zobaczyć, co się znajduje po drugiej stronie. Proszę bardzo. Please insert butelka smaru i te sprawy. Extend. Ale w końcu, idealnie, dobra. Myślę, że czas najwyższy ruszasz na drugą stronę. Wiem, że prawdopodobnie nie jestem kompletnie na to przygotowany, ale YOLO, jak to się mówi ładnie, nie? I te sprawy. Dobra, zobaczmy. Jakieś dziwne, straszne dźwięki słyszę od samego startu. Jeszcze dobrze nie wszedłem na tą stronę. O, mamy flarę, to tyle dobrze. Przydałoby mi się w ogóle... A, przecież... jak on się nazywa? Snow Fox, czyli mój pędzi śnieg, posiada sam latarkę, nie? Więc chyba chodzi mi całkiem... Wiecie, jak to było? F? Prawy? Lewy? Prawy. Dobra. Wszystko jasne. Dobra. Po tej stronie nie byłem. To jest 100%, że tutaj nie byłem. Mamy wielkie... formację lodowca. I trzeba zobaczyć, co się tam znajduje. I co, słyszę jakieś wielkie, straszne, przerażające dźwięki. I noc nie pomaga mi wcale w... O kurde. Jakie formacje skalne! Jeju! 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 Co się dzieje? Co się dzieje? Nic nie widzę! Halo? Co się stało? Nie wiem, co się... Czy mam iść po niego? Czy nie? Nie wiem, co się wydarzyło właśnie. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapę w górę. Ja muszę szybko po niego pójść. Muszę ekspresem po niego pójść. I zaraz to zrobię. Ale to już w następnym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, na razie i cześć. Następny odcinek już za kilka dni.